A myślisz, że go zraniłaś? Myślę, że bardzo go zraniłam. Mocno go to zabolało, co też mi powiedział. Moi dziadkowie mają do mnie żal do teraz, co zrobiłam. Naprawdę? Są zbulwersowani. Ona potrzebuje kogoś, kto też ją ujarzmi. Mhm. I nauczy tego, że ma się jednego faceta, nie lawiruje pomiędzy paroma. Rafał bardzo grał pod kamerę. My już zdążyliśmy zapomnieć, że te kamery są wokół nas. A on cały czas chciał być w centrum uwagi. Ja nawet stać koło niego nie mogłam, bo irytowało mnie każde słowo, które wypowiadał po prostu. No, mnie to lekko zakłuło. Zabolało. Może nie zabolało, ale byłam taka faktycznie zaskoczona tym, że nie lubię być drugą opcją i drugim wyborem. Planem B jakoś. Tak, tak. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku Lori. Cześć Lori. Cześć Monia, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że się widzimy, chociaż żałuję, że nie jesteś w finale programu Love Island, to powiem Ci, że klasa. To, co pokazałaś w programie, naprawdę szacun. Bardzo mi miło. Pytanie, dziękuję. Jak Ty się czujesz po wyjściu z willi, bo wiem, że powroty do rzeczywistości bywają trudne. Ojejku, słuchaj, jestem już parę dni w Polsce, a cały czas ta rzeczywistość szara tutaj, taka mało słoneczna mnie przytłacza i mam wrażenie, że żyję w jakimś matriksie, bo nie wiem... Nie wiem na razie, co się dzieje. Próbuję się wdrożyć. Jeszcze przyjechałam, tyle awantur i w ogóle, więc przyjemnie mi było na wyspie. Opuściłaś natomiast wyspę decyzją uczestników. Jak ty się wtedy z tym czułaś? Ja z uczestnikami od początku miałam bardzo dobry kontakt. Tego w programie też nie było widać, bo to jest program o budowaniu relacji damsko-męskich, wiadomo. Ale wszyscy się tam zaprzyjaźniliśmy. I oni już dobrze wiedzieli, że jeżeli Adam nie chce ze mną kontynuować relacji, no to ja nie mam już tam drogi. Większego... Tak, nie mam drogi, nie mam większego pola popisu. I zdawali sobie sprawę z tego, że nawet jak na mnie zagłosują, to ja nie będę miała do nich żalu. Więc nie miałam. I odeszłam naprawdę z głową podniesioną wysoko, bo zrobiłam wszystko, co mogłam. Miłości nie znalazłam, ale próbowałam przynajmniej. Tak jak powiedziałaś, próbowałaś znaleźć miłość ostatecznie u boku Adama. Czym on cię urzekł? I czy nadal to zauroczenie trwa? Trudno mi powiedzieć o jakimś wielkim zauroczeniu, bo to też nie jest tak, że mi jest łatwo się zauroczyć. Jestem raczej, jeżeli chodzi o relację, taka zamknięta i chłodna, pomimo tego, że u mnie w życiu jest bardzo dużo miłości, czy do przyjaciół, czy do rodziny. Ale z Adamem miałam od początku bardzo dobry kontakt. To był mój taki kumpel, z którym mogłam pogadać o wszystkim, o czym nie rozmawiałam z Bartkiem, czy o czym nie rozmawiałam z Werką. I w pewnym momencie po prostu zobaczyłam, że ja od zawsze chciałam właśnie z takiej relacji wyjść do czegoś większego. No i ten Adam faktycznie zakręcił mi w głowie, bo zobaczyłam, że tęskniłam za nimi wszystkimi, jak poszli do kasy. No ale za nim szczególnie. A myślisz, że on był zaskoczony twoim wyznaniem, kiedy ty powiedziałaś mu, że chciałabyś spróbować czegoś więcej? Myślę, że on mógł mieć to z tyłu głowy. Że faktycznie kiedyś do tego dojdzie. Czy był zaskoczony? No na pewno, jeżeli już sobie tą oliwkę tam upatrzył, to był. Z tym, że no tak jak ci mówię, ten nasz kontakt był na tyle dobry, że myślałam, że faktycznie da nam szansę. Pamiętam takie zdanie, powiedziałaś w programie, że oliwka nie pasuje do Adama. Czy je podtrzymujesz teraz? Ja bym bardzo chciała ich zobaczyć tak w rzeczywistości. Oliwkę poznałam... mniej mam o niej do powiedzenia niż o innych uczestnikach, bo jednak spędziłyśmy ze sobą mało czasu. Ale ona mi się wydaje taką bardzo hardą babką. Fajną, ale hardą i taką zdecydowaną. I wydawała mi też się bardzo, bardzo zimna tam. Więc ich relacja mogłaby być fajna, kumpelska na tamten moment. Jeżeli coś z tego dalej wyjdzie i będą po programie razem, no szacun. Wiemy, że Adam podobał się także Weronice, która zyskała miano takiej twojej programowej przyjaciółki. Czy ty miałaś z tyłu głowy także to, że jeżeli wyjdziesz z takim wyznaniem do Adama i do grupy, to może wpłynąć negatywnie na waszą relację? Wiesz
wiesz co, ja się bardzo tego bałam, że Weronika może mieć mi to za złe, ale też już rozmawiałam z nią bardzo dużo razy przed jej odejściem i wiedziałam, że no, jakby ich relacja nie będzie miała żadnej kontynuacji już później, bo po prostu on nie chciał. Stwierdziłam, że jeżeli może się coś z tego wykluć pomiędzy mną a Adamem, to warto spróbować, bo też po to był ten program. A z Weroniką miałam na tyle dobry kontakt, że wierzyłam po prostu, że mi wybaczy. No i faktycznie mamy ten kontakt teraz. Rozmawiałyście o tej sytuacji? Rozmawiałyśmy o tej sytuacji. Nie ukrywam, że było to dla mnie trudne, bo wiedziałam, że bardzo mi na niej zależy. Ale też tak samo jak ona, tak ja, wiedziałyśmy, że idziemy tam po coś, że idziemy szukać miłości. Więc tak też jej to wytłumaczyłam. Weronika nie ma do mnie żadnego żalu. I chyba ta przyjaźń, którą sobie tam zbudowałyśmy, będzie trwać dalej, bo wiemy, że byłyśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Tam czas płynie inaczej, tam jest inaczej. I w życiu codziennym też wychodzę z takiego założenia, że no, nie poprawia się po koleżankach, czy nie poprawia się po kolegach. No ale sama wiesz, jesteś zamknięta w programie z 5 typami. No i próbujesz sobie szukać tego miejsca dla siebie. Natomiast faktycznie Weronika powiedziała, zresztą tutaj siedząc na tej samej kanapie, że dla niej to jest trochę red flagiem, kiedy przyjaciółce twojej podoba się ten sam facet, no bo jest tutaj jakaś rywalizacja. Ja się nie dziwię, no zawsze to jest, ja też bym miała na siebie red flaga w takiej sytuacji, ale miałam cały czas z tyłu głowy, że to jest wyspa miłości, po prostu. W życiu bym tego Weronice nie zrobiła, gdyby była dalej na Wyspie Miłości. Podkreślałam wiele razy, że Adam mi się też podoba, z Adamem mi się dobrze rozmawia i Weronika wiedziała, że mamy bardzo dobry kontakt, ale dopóki była na wyspie, ja ani razu nie pomyślałam o tym, żeby jej odbić Adama, czy cokolwiek takiego. No i dopiero jak wyszła, to stwierdziłam, że może akurat to my jesteśmy dla siebie na tej wyspie przeznaczeni. Zresztą to jest też tak, że Weronice z Adamem od początku było gdzieś tam nie po drodze, więc nie można mówić tutaj o wielkiej miłości, której nagle coś się stało, tylko no nie i tyle. Jak to wyglądało twoimi oczami? Bo w sumie mam wrażenie, że Weronika jednak cały czas miała nadzieję, że prędzej czy później ten Adam do niej wróci. Weronika z Adamem naprawdę mieli tą relację od początku taką fajną, kumpelską, ale dużo tam było chemii. Z racji tego, że odcinki są 40 czy 50-minutowe, no produkcja nie jest w stanie pokazać wszystkiego, co by chciała. I to jest jasne. Więc ważne jest też, że oni tą fajną relację na początku mieli, dopóki Adam nie zaczął się buntować. Ja mu się nie dziwię, bo każdy z nas może sobie wybierać osobę, z którą chce kochać, której chce się zakochiwać. Więc jeżeli on już później stwierdził, że nic nie chce kontynuować z Werką, no to jakby rozumiem. Z tym, że na początku faktycznie było fajnie. I ja wiem, że Werka mogła się w nim zauroczyć, bo on dawał jej na to szansę. A w takim razie myślisz, że dlaczego Adam się zbuntował? Myślę, że Adam nie byłby w stanie Weroniki ujarzmić. To jest fajny koleś, nie patrząc na to, że dzieli ich różnica wieku. On jest bardziej chłopakiem, z którym powinna być dziewczyna, taka jajcara, ale bez ciętego języka, który ma Werka, no i mówi o tym otwarcie i wszyscy o tym wiedzą. Ona potrzebuje kogoś, kto czasem przy kim troszkę przygaśnie. Wiem, że w programie miałyście z Weroniką mały kryzys. To było przy sytuacji chyba z Łukaszem, kiedy ty faktycznie powiedziałaś, że zaczynasz tracić swoją tożsamość. Jak na to patrzysz z perspektywy czasu? Dalej podtrzymuję to, co wtedy powiedziałam. Faktycznie z Weroniką dogadywałyśmy się od początku dobrze, chociaż jak weszłam do willi i zobaczyłam blondynkę, która komentuje wszystkich
bardzo mało oszczędny w słowach sposób, to byłam przerażona. I stwierdziłam, oho, my się nie zakolegujemy. Okej. Więc ja już byłam sceptycznie od razu nastawiona. Wiedziałam, że mogę ją akceptować, wiedziałam, że ona mnie będzie akceptowała, chociaż skąd mogłam wiedzieć, w sumie skąd mogłam wiedzieć, tak? Ale później się okazało, że siedziałyśmy sobie w jednym miejscu, właśnie w pierwszy dzień i Weronika opowiadała, ja mam swoje pewne przemyślenia i powiem o nich tobie. I na mnie wskazała. I ja sobie myślę, kurde. Jak myślisz, dlaczego akurat w ogóle taka? No właśnie myślę, że my obydwie po prostu zobaczyłyśmy w sobie prawdę. I że jesteśmy w tym programie takie, jak faktycznie jesteśmy. Dlatego to nas zbliżyło. Ona jest wulkanem energii i mówi wszystko, co jej przyjdzie na język. A ja jestem troszkę spokojniejsza i potrafię ją okiełznać. Więc chyba tą szczerością wygrałyśmy ze sobą, że potrafiłyśmy ze sobą rozmawiać i nie owijać w bawełnę. A to, jak później Weronika potraktowała innych uczestników, bardzo mi się nie spodobało. I stwierdziłam, że jakby już czara goryczy się przelała po prostu. To było dla mnie krzywdzące. Ja nie chciałam brać udziału w tym przytakiwaniu, w tym, co ona mówi o innych. Więc wylałam swoje żale i myślę, że bardzo dobrze, że to zrobiłam, bo ten moment też był dla nas przełomowy, bo sprawdziłyśmy swoją relację i teraz już wiemy, że jakby możemy mówić sobie szczerze, co nam nie odpowiada. Niektórzy ludzie bardzo się z tym męczą, tak? Nie mówią sobie. A masz kogoś konkretnego na myśli? Bo mówisz, że was połączyła ta prawda. Były na wyspie, wiemy, jeszcze inne osoby. Czy kogoś konkretnego masz na myśli? Jeżeli chodzi o nieszczerość, tak? Mam jedną osobę, o której uważam, że faktycznie jest nieszczera. Chciałabym się mylić. Ale no, jest facet, który też jak wyszłam z programu, to powiedziałam, że po prostu no, nie polubimy się. Moim zdaniem po prostu ma zerowy szacunek do kobiet i udaje. No i to jest Rafał, więc on nieszczerze podchodził, myślę, do każdego z nas. Okej. Więc nie wiem, z kim się zaprzyjaźnił tak naprawdę. Wydaje mi się, że z nikim po prostu. Rafał bardzo grał pod kamerę. My już zdążyliśmy zapomnieć, że te kamery są wokół nas. A on cały czas chciał być w centrum uwagi. I z jednej strony to rozumiem, bo są takie osoby. A z drugiej to jest program o relacjach, o miłości. A nie o robieniu z siebie pajaca. I planowaniu tego, kogo, kiedy trzeba pocałować, żeby zrobić większy show. A Rafał tak planował? Tak. Tak, była taka sytuacja, że zresztą to też widzieliście, że w kasie Rafał był z Karoliną. Tak. I tam bardzo ograniczył jakiekolwiek podchody do niej. I stwierdził, że on ją pocałuje dopiero kiedy przyjdzie na to czas. I zrobił to faktycznie w kręgu ognia, jak wrócili do willi. I zrobił to w taki sposób, który był, myślę, że dla nas wszystkich lekko żenujący, a szczególnie dla Karoliny, która czekała na to, aż wyjdzie z inicjatywą, a wyszedł przy wszystkich, po prostu, żeby zwrócić na siebie uwagę, no, ponownie to powiem. Więc ja chciałabym się mylić, chciałabym, żeby przyjechał do Warszawy i żeby się okazało, że w rzeczywistości jest fajnym chłopakiem, no ale tam, no, ja nawet stać koło niego nie mogłam, bo irytowało mnie każde słowo, które wypowiadał po prostu. Wiem, rozumiem i faktycznie wielu widzów ma taką opinię. Teraz Rafał tworzy, tak jak powiedziałaś zresztą, parę z Karoliną. Widzowie są dosyć sceptyczni. A jakie jest twoje zdanie? Ja trzymam za Karolinę bardzo mocno kciuki. Ponieważ poznałam ją w programie od takiej strony kumpelskiej, zawsze mogłam się jej wygadać, ona też zawsze mogła mi się wygadać. Jest super dziewczyną i to, że lawirowała sobie wcześniej z chłopakami, czytałam też, że skakała z kwiatka na kwiatek. Mnie to nie dotyczy, więc nie mam jej za co krytykować. Ale
dobrze by było, gdyby faktycznie znalazła miejsce u boku jednego mężczyzny. Z tym, że myślę, że to nie jest Rafał, to po pierwsze. A po drugie, że to też nie jest czas, żeby ona była w relacji. Bo trudno jest jej myśleć o jednej osobie. No i to jest, nie wiem, czy to jest kwestia niedojrzałości, czy może jeszcze się nie wyszalała po prostu. Więc no, trzymam za nią kciuki, ale z Rafałem tego nie widzę. A jak myślisz, z czego to wynika? Bo faktycznie, tak jak przytoczyłaś jeden z komentarzy, skacze z kwiatka na kwiatek i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, że to nie bierze się to znikąd. Karolina jest bardzo twardą zawodniczką i życiowo, i tak kobieco. W sensie widzę to po niej, że ona po prostu potrafi z facetami się zaprzyjaźnić, ale też ich kokietuje od tak. Dla niej to jest naturalne, że ona ma w oczach coś takiego, że po prostu chce z mężczyznami rozmawiać i już jak rozmawia, to od razu u niej tak wychodzi bardzo, bardzo naturalnie. Też trenuje MMA. Tarza się codziennie na macie z chłopami, więc dla niej jest logiczne, że ten dotyk jest troszeczkę inny niż na przykład dla mnie. Bo dla mnie, jeżeli już się z kimś przytulam, czy trzymam za rękę, to już jest jakiś krok dalej. Dla niej siedzenie na kolanach u faceta jest czymś całkowicie normalnym. Więc myślę, że tutaj się może gubić. Jest jeszcze... Musi trochę z tymi facetami poprzebywać, ale z takimi naprawdę facetami, nie z chłopcami. Żeby dopiero znaleźć sobie kogoś, kto zrozumie to, jaka jest po prostu. Weronika, siedząc tutaj na kanapie w naszej rozmowie, powiedziała, że Karolina blokowała jej mężczyzn, co przyjęło się z dosyć skrajną opinią publiczności, bo jedni oczywiście jej wtórują, mówią, że tak, masz rację i na tą Karolinę spływa krytyka. Z drugiej strony mówią, że no jak druga kobieta może blokować faceta, skoro to ten facet podejmuje tak naprawdę decyzję, w czyim gronie chce przebywać? Więc jeżeli facet chciałby, to w sumie z drugiej strony ta kobieta no nie miałaby aż takiego wpływu. Wiesz, do czego piję? Wiem, do czego pijesz i to też jest kwestia tego, jakich mężczyzn dostałyśmy jako laski do programu. W sensie, to są naprawdę świetni kolesie, ale nie zależało im, żeby wychodzić z inicjatywą jako pierwsi. Bardzo dużo było sytuacji takich, w których to my brałyśmy ich na rozmowy, zadawałyśmy pytania, a oni jak takie potulne baranki cieszyli się, że mają atencję kobiet. I to też jakby jest to, o czym powiedziała Werka, że Karolina zabierała jej facetów, bo faktycznie wychodziła pierwsza z inicjatywą. Zajmowała im czas. Nie mówię tego w negatywnym aspekcie, tak. Tylko po prostu dużo spędzała czasu. Była otwarta. Tak, była otwarta, a jednak Weronika tej atencji potrzebuje, tak żeby to facet wyszedł jako pierwszy z inicjatywą. Ja mam dokładnie to samo i też wiele razy byłam po prostu wkurzona, że tej atencji nie miałyśmy, tylko musiałyśmy o nią same zabiegać. Wkurzona na Karolinę czy na panów? Wkurzona na panów. Było parę takich sytuacji, że po prostu już no, opadały mi ręce, bo mówię, no ja nigdy w życiu nie miałam tak, nie mówię, że jestem nie wiadomo kim, ale to zawsze mężczyzna do mnie wychodził pierwszy z inicjatywą. Ja nawet jak ktoś się mnie pyta, czy ja podrywam, no to mówię, że ja nie podrywam, bo może jest trochę w tym kokieterii, ale nigdy nie robię pierwszego kroku. No a też w programie te pierwsze kroki musiałyśmy robić my. Więc no, panowie byli troszeczkę, troszkę nas nudzili. Mogę tak powiedzieć? No, nudzili nas po prostu. Ale też to, co zauważam, mam wrażenie, że Weronika miała takie bardzo negatywne zdanie o Karolinie. W twojej wypowiedzi widzę więcej ciepła w jej kierunku? W stronę Karoliny? Jak najbardziej. Ona jest naprawdę fajną dziewczyną, ja ją bardzo lubię i tak jak ci mówię, trzymam za nią kciuki, bo ona potrzebuje kogoś, kto też ją ujarzmi i nauczy tego, że ma się jednego faceta, a nie lawiruje pomiędzy paroma. Zresztą Karolina też wyszła ze związku, w którym już była zaręczona. Może teraz chciała się wyszaleć, może też po to był jej ten program.
Chętnie zatrzymam się przy tym temacie, no bo to rozwaliło głowę widzom, w tym mi, bo też się do tego grona zaliczam. Czy ty byłaś tym zaskoczona, że była taka sytuacja w programie, że była Karolina, a potem nagle wchodzi jej narzeczony? Myślę, że wszyscy byli tym zaskoczeni. Ja nie mogłam w to uwierzyć, że na Love Island zdarza się coś takiego. No, nie, byłam zaskoczona, ale troszkę widziałam w tym winy jednak Marcina. Ja do tej pory podejrzewam, że Marcin wiedział o tym, że Karolina będzie w programie. Ale też jak tylko wszedł, no to już wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że bardzo zamiesza. I też Tak namieszał. było. Więc Marcin zrobił sobie krzywdę, bo przyszedł do programu i nie był w stanie otworzyć się na żadną inną dziewczynę, tylko po prostu cały czas był przy Karolinie, której zamotał w głowie, ale jej to też było chyba na rękę, że on jest, patrzy i może daje mu takie pstryczki w nos czy igiełki, bo to po prostu. Myślę, że przeszkadzało wszystkim. To już nie wiem, czy wy to wszystko widzieliście. No, na pewno wszystkiego nie widzieliście, ale nie wiem, które momenty dokładnie były pokazane w odcinku. Ale to było już tak męczące, że jest parka, która faktycznie blokuje bardzo dużo osób przy okazji, że już mieliśmy moment, w którym faktycznie chcieliśmy pożegnać się z Karoliną i z Marcinem, bo. No, nie dawaliśmy sobie rady z tym, że jesteśmy obarczani i osaczani tym, że jest tutaj para narzeczeńska. Słabo. Jasne. I tak się zastanawiam, dlatego że zanim wszedł Marcin, to Karolina była w parze z Adamem. Myślisz, że tam była szansa, żeby to się narodziło? Bo Adam faktycznie bardzo szybko się z tego wycofał. Powiedział, ja nie chcę brać w tym udziału, to jest dla mnie za dużo. I faktycznie mam wrażenie, że się zdystansował. Adam się zdystansował, ale to też jest kwestia tego, że właśnie dla niego to było za wiele walczyć o kobietę. Okej. Okay. I, Czyli on musi mieć ją na tacy? Tak, tak uważam. Uważam, że tak jak i Adam, tak inni panowie w naszej edycji chętnie dostawali wszystko na tacy, mało walczyli, więc tutaj też nie dziwi mnie zachowanie Adama, że zrezygnował. Bo tak jak bardzo go lubię, tak uważam, że chyba by sobie z tym po prostu nie poradził. Lori, to przejdźmy do tematu Bartka. Pytanie, czy jest tu jeszcze cokolwiek zbierać? Rozmawiałam z Bartkiem od razu po powrocie z willi i no nie ukrywam, że dużo, dużo stresu kosztowało mnie to wszystko, co się tam wydarzyło. Ja bardzo chciałam jakby zakończyć tą relację, dając mu możliwości poznania innych kobiet, żeby to wyszło po prostu z klasą. Niestety no, nie udało mi się tego zrobić przez to, że Bartek odpadł. Rozmawialiśmy, Bartek nie ma już do mnie żalu, a faktycznie bardzo mocno przeżył to, co się wydarzyło. A myślisz, że go zraniłaś? Myślę, że bardzo go zraniłam. Myślę, że Bartek jest bardzo wartościowym i uczuciowym facetem, więc zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu mocno go to zabolało, co też mi powiedział. To była ostatnia rzecz, jaką ja chciałam zrobić, skrzywdzić go. Więc jest mi żal tej relacji, bardzo, ale zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu byśmy się nie dogadali w życiu realnym, bo mamy dwa różne temperamenty. I dziś już jesteś tego pewna. Jestem tego pewna. Z Bartkiem bardzo dużo rozmawialiśmy, ale to też moje pytania w stosunku do niego, to wyciąganie informacji, czy on jest w programie po prostu zestresowany, czy będzie bardziej otwarty na mnie i na to, co czeka nas tutaj po powrocie. I Bartek cały czas mi przytakiwał i mówił, że faktycznie, że tak, że on się dopasuje, tylko że ja nie potrzebuję kogoś, kto się do mnie dopasuje, tylko będziemy po prostu razem współgrać, ale każdy z nas będzie sobą. Ale niestety, no pomimo tego, że ja jestem spokojna na co dzień, to też potrzebuję kogoś, kto będzie temperamentny i spokojny również, ale nie za spokojny. Czyli musi mieć w sobie odrobinę szaleństwa?
Lubię szaleństwo, więc też chcę mieć osobę, Mhm. która będzie szaleć razem ze mną wtedy, kiedy potrzeba, płakać, kiedy ja będę płakać i śmiać się, kiedy będziemy żartować, więc chciałabym wszystkiego naraz. Ja bym chciała z facetem porozmawiać tak, jak rozmawiałam z Adamem, śmiać się tak, jak się śmiałam z Werką i mieć spokój taki, jak miałam przy Bartku. Więc gdyby mi te trzy osoby złączyć, to bym była zachwycona. Może się kiedyś uda, tego ci życzę. Dziękuję, chciałabym. Natomiast twoje wyjście od Bartka, faktycznie, wy byliście ulubioną parą widzów. Chyba tak nawet zostaliście ogłoszeni w programie. I moment, kiedy ty zdecydowałaś się odejść od Bartka, był jedynym, kiedy spotkała cię, mam wrażenie, taka większa krytyka. I jak z tym sobie poradziłaś, kiedy już wyszłaś z willi i przeczytałaś komentarze? Ja już wysyłając do Bartka film, zdawałam sobie sprawę z tego, że spotkam się z dużą falą krytyki. To teraz mnie pojadą. To teraz nie pojadą i z osoby, z pary, która była najbardziej lubiana, stanę się tą najmniej lubianą uczestniczką. Ale z drugiej strony, ja po prostu chciałam być fair w stosunku do siebie, w tym nie ma nic dziwnego. W zgodzie ze sobą. Tak. Nie chciałam robić nic na siłę. Znam relacje naokoło mnie, które po prostu ciągną się tylko dlatego, że jedna osoba nie chce skrzywdzić drugiej, ale krzywdzi siebie. Więc nie na tym to polega. Chciałam być otwarta, chciałam dać Bartkowi szansę na to, żeby poznał inną kobietę, przez co go też skrzywdziłam. I jestem świadoma tego, co zrobiłam, ale mam nadzieję, że jakby są osoby, które wiedzą, co czułam. Im potrafią postawić się w mojej sytuacji i lepsze było to niż udawanie i dojście do finału, bo mi nie zależało na tym, żeby dojść do finału i wygrać, tylko zależało mi na tym, żeby po prostu znaleźć miłość. A być może by tak się stało, gdybyście kontynuowali tę relację, nie? Czy bym Żebyście znalazła doszli do miłość? finału. Aha, tak, no myślę, że jeżeli byliśmy ulubioną parą programu, nie mielibyśmy z tym problemu, żeby dojść i wygrać, tylko jakie to by miało dla mnie już po powrocie znaczenie, czy ja wygrałam, czy nie I wygrałam. jakie koszta? I jakie koszty psychiczne, Tak. bo robienie czegoś na siłę w takim programie, naprawdę ludzie by to zauważyli, bo ja nie potrafię grać. Przemknęło mi przez myśl, czy może na przykład nie zrobić czegoś takiego, szmachnąć ręką i wziąć sobie z kogokolwiek. Już, a dojdę do tego finału, będzie fajnie, bo wygram. Z tym, że to się po prostu nie da. Spędzamy tam 24 godziny ze sobą, nie mamy możliwości na to, żeby coś przemyśleć, czy być sami ze swoimi myślami przez jakiś dłuższy czas, czy wygadać się o sobie, która jest poza programem. Więc tam się nie da udawać. Przynajmniej ja nie potrafię. Może, znaczy są osoby, które na pewno potrafią, ale to nie leży w mojej naturze, żeby aż tak bardzo kogoś oszukiwać, a tym bardziej nie Bartka, który naprawdę był mocno zaangażowany i który po programie, jeżeli byśmy to dalej ciągnęli, cierpiałby jeszcze bardziej, jeżeli bym wtedy z nim zakończyła tą relację. Widzowie mówili o Bartku, że to jest taki idealny kandydat na męża i ulubieniec każdej mamy. Czy twoja mama także tak na niego zareagowała? Moja mama była zachwycona, jak usłyszała w pewnym odcinku, że Bartek powiedział właśnie, że on już nie patrzy na inne kobiety, tylko i wyłącznie na mnie. Moi dziadkowie mają do mnie żal do teraz, co zrobiłam. Naprawdę? Oni są zbulwersowani. Więc zdawałam sobie sprawę właśnie z tego, że moja rodzina będzie niezadowolona. Bo to jest kandydat na męża, to jest wspaniały opiekuńczy facet, którego naprawdę, na którego wiele kobiet nie zasługuje, po prostu, bo i w tym ja. Ja wiem, że ja bym na niego nie zasługiwała, jeżeli chodzi o jego dobro, bo on potrzebuje kogoś, kto będzie w 100% też dla niego. I mam nadzieję, że na taką osobę kiedyś trafi. I będzie miał fajną żonę. Za niego też oczywiście trzymamy kciuki. Pojawił się Kuba. Wiem, że on nie był powodem. Już mówiłaś o tym wielokrotnie w programie. Teraz też słyszę twoje słowa. Natomiast wprowadził taką nutkę świeżości. Więc dlaczego jednak ostatecznie Kuba nie? Kuba pojawił się w momencie, w którym my weszłyśmy do kasy. Ja wtedy
dostałam jakichś szatańskich mocy. Sobie myślę, Boże, w końcu jakaś świeżość. Już nie mówię, że od razu myślałam o tym, żeby zostawić Bartka, to nie o to chodzi. Po prostu weszli nowi uczestnicy, byli weseli, bardzo starali się o nas. I to było coś, co na nas zrobiło naprawdę ogromne wrażenie, bo wcześniej tego nie miałyśmy. Z Kubą sobie żartowałam, z Kubą rozmawiałam o poważnych rzeczach, bardzo się wyczuliśmy i stwierdziłam, że ja właśnie w nim zobaczyłam taką osobę, z którą może łatwiej by mi się funkcjonowało na co dzień niż z Bartkiem, jeżeli chodzi o relacje. I miałabym to wszystko właśnie, czego nie miałam w Bartku wcześniej, to czego mi brakowało. I z Kubą było fajnie, z tym, że powiedział raz coś takiego, że przyszedł do programu dla Karoliny i się zdziwił, że Karoliny już nie ma. Więc no, mnie to lekko zakłuło. Zabolało. Może nie zabolało, ale byłam taka faktycznie zaskoczona tym, że może nie zaskoczona. Nie lubię być drugą opcją i drugim wyborem. Planem B, jak to się Tak. mówi. Tak, więc stwierdziłam, że chyba jeżeli ja nie chcę z nim kontynuować relacji, on by wolał to robić z Karoliną, to tak czy siak to nie będzie miało większego sensu. Fajny chłopak, ale nie dla mnie też. Otworzył mi oczy i za to jestem mu wdzięczna, bo Był bodźcem. był bodźcem, był czynnikiem, dla którego odważyłam się dać Bartkowi szansę po prostu na poznanie innej osoby, ale też by z Kubą po prostu nic nie wyszło. Ale tak jak powiedziałaś wcześniej, potem Kuba gdzieś tam starał się o względy u Karoliny. Jak ci się na to patrzyło? Widziałam, że oni mają bardzo dużo wspólnych tematów tych sportowych, bo obydwoje trenują MMA. MMA. Więc on patrzył na nią i już miał iskierki w oczach. Po tym, jak ja powiedziałam mu, że jednak nic z tego nie będzie. A Karolina też była w pewnym sensie nim zainteresowana. Więc ja nie miałam absolutnie nic do tego. Trzymałam za nich kciuki i myślę, że on by był o wiele lepszym wyborem niż Rafał. Widzowie też tak mam wrażenie uważają i faktycznie ta krytyka na Karolinę spływa tym większa, że ona nie mogła tak długo się zdecydować. Ty z nią rozmawiałaś pewnie w willi. Wiesz, z czego to wynikało? No, trudno wejść do głowy Karoliny, prawda? Trudno wejść do głowy Karoliny. Myślę, że jeżeli ja bym była na jej miejscu, wtedy powiedziałabym, że szukam ideału, po prostu w tym mi coś nie pasuje, w tym mi coś nie pasuje, w tym mi coś nie pasuje. Tak to wygląda, patrząc na to, co ona robi. Ale trudno mi powiedzieć, bo ja też w momencie, w którym odpadłam, za dużo z nią o Kubie nie rozmawiałam. Wiedziałam, że on jej się podoba, wiedziałam, że ona może chcieć z nim coś próbować, i wiedziałam, że bardzo imponuje jej to, że po prostu Kuba chciałby z nią nawiązywać relacje. No, to jest też coś, co Karolina bardzo często, co po niej widziałam, że ona, obojętnie kto by to był, ważne, że ma od tej osoby atencję. Czyli może szukała dowartościowania. Może to są kompleksy Karoliny, które wychodzą w jakiś sposób, że szukasz właśnie tego dowartościowania i szukasz tego, żeby mieć cały czas atencję mężczyzn, co też nie jest złe, a z drugiej strony chyba trzeba by było znać swoją wartość, bo to jest łatwiejsze. Potem nie jest ci trudno, jak dostaniesz kosza na przykład. Tak. Tylko wiesz, że jakby jesteś wartościową osobą, nie potrzebujesz faceta, który będzie ci przytakiwał, żeby tak było. Być może nie masz tak głębokiej rany odrzucenia. Dokładnie. Dokładnie. Lori, to zatrzymajmy się teraz przy Twoim życiu uczuciowym. W programie wielu uczestników dużo mówiło o swoich dotychczasowych doświadczeniach, natomiast na Twój temat było, z tego co wiem, mało. Ja oglądałam każdy odcinek, ale za dużo nie wiem. Moje życie uczuciowe, to są miłe rzeczy, ale też jest bardzo dużo trudnych. Ja zawsze chciałam się zakochać, a nigdy tego nie doświadczyłam.
ile razy próbowałam dać szansę sobie i mężczyźni, który faktycznie mi imponował, tyle razy dostałam po pupie po prostu. Moja ostatnia relacja też zakończyła się w dosyć dramatyczny sposób. Miałam wspaniałego faceta, który był moim crushem jeszcze x lat temu, więc byłam z nim zachłyśnięta. Ze zdwojoną siłą to działa. Ze zdwojoną siłą. Ja sobie wyobraziłam go jako księcia na białym koniu, który po prostu jest ideałem. Faktycznie mocno się też przyjaźniliśmy w tej relacji. Ale no niestety po raz drugi w życiu doświadczyłam zdrady. Oj. I to też jest to właśnie, że chyba jestem bardzo delikatna i jak widzę, że coś takiego ma miejsce, to lekko, to mocno boli, ale lekko człowiek podupada. Ja mojego faceta nakryłam na zdradzie, dzwoniąc do niego na kamerze. I faktycznie jak się o tym dowiedziałam, przez co wina została zrzucona w sumie na mnie, no bo to nie była jego wina, że on mnie zdradził, tylko to wina tego, Zadzwoniłaś w że nieodpowiednim zadzwoniłam. Tak, momencie. tak. Masakra. Że mieszkam na 10. piętrze u siebie w Warszawie, no to stwierdziłam, że tak się poirytowałam, ale ja byłam tak wkurzona, że wywróciłam wszystkie jego rzeczy przez okno. Z dziesiątego piętra. I tak usiadłam i mówię, matko, co ja zrobiłam, co ja zrobiłam? No dobra, i powyzywałam się trochę, pokrzyczałam z poduszkę, po czym wyszłam i je pozbierałam. Ale każda z nas zawsze miała jakieś takie sytuacje, na pewno, w którym musiała się wyżyć, tylko że mi później na końcu się zrobiło głupio za to, co zrobiłam, więc stwierdziłam, że wezmę to, wyrzuciłam do kosza po prostu. A może po prostu na to zasługiwał i nie chciał to, sobie na pewno. Zbiera. Nie, ja powiem Ci, że ja nie toleruję zdrady i nie rozumiem, dlaczego osoby w naszym wieku, młode osoby, które nie muszą patrzeć na to, czy jesteś w związku małżeńskim i czy masz jeszcze oprócz tego dzieci. I wtedy to może być trochę cięższe faktycznie, ale jeżeli masz paromiesięczny związek i typ Cię zdradza, i to prawdopodobnie regularnie. To co jest w głowie, żeby kontynuować tak, tę relację? Po co ci związek w takim razie? Jeżeli potrzebujesz adrenaliny, to sobie skocz z samolotu ze spadochronem na przykład. A nie bzykaj na potęgę, bo to jest po prostu obrzydliwe. I no nie akceptuję tego i mam nadzieję, że wszyscy mężczyźni, którzy kiedyś coś takiego zrobili swoim dziewczynom, po prostu tego pożałują. Strasznie mi jest przykro, powiem, że nie wiem, co powiedzieć. Dobrze, mi nie jest przykro w ogóle już, nie coś jest ty. Ci przykro, przepracowałaś nie, to? Przepracowałam. Dla mnie to był taki gwóźdź do trumny, bo faktycznie mieszkaliśmy w dwóch różnych krajach, więc... Czyli ty mieszkałaś w Warszawie, a on? W Anglii. Okej. Okay. Bardzo często się spotykaliśmy, ale te podróże były męczące, więc ja stwierdziłam, że nic się nie dzieje bez przyczyny, tak jak zawsze sobie wszystko tłumaczę. I po prostu pozwoliłam sobie na przyjęcie tej informacji, przetrawienie i działam dalej. Ale powiedziałaś, że dowiedziałaś się przez kamerkę. To jak to jest? To on przypadkiem odebrał telefon? Czy tak. Żartujesz? Nie, w ogóle to jest dla mnie niepojęte. Więc tym bardziej żałosna sytuacja. Czyli on nawet nie wiedział, że ty jesteś gdzieś tam na linii? Czy usłyszał w końcu, że Lori mówi, hej! Bo nie wiedziałam, o co ci chodzi, na jakiej linii. Tak. No tak, no odebrał i nie wiedział o tym i coś tam zobaczyłam, więcej usłyszałam, więc potem się dowiedziałam, że to się zdarzało regularnie. Ale od niego? Nie, okay, nie od niego, jasne. Ale musiał pocieszyć swoją koleżankę, a. bo miała problemy z chłopakiem. No i tak się pocieszyli wzajemnie. No i tutaj też jest kwestia tego, dlaczego kobiety to sobie robią nawzajem. Tak. Prawda? To już to dlatego ja... Dlatego bo myślisz, ja takie... że ona wiedziała, miała świadomość, że on ma dziewczynę. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo on się z tym obnosił, że on ma dziewczynę, że mnie ma. Więc, znaczy obnosił, po prostu jakby... Mamy media społecznościowe, tak. No, każdy widzi. I dlatego ja też naprawdę szczerze mówię, że ja się boję kobiet. Bo tak jak mężczyźni, przyjaciele faceci mnie chyba ani razu nie zawiedli, tak laski robią sobie krzywdę takimi rzeczami. I dlatego na przykład idąc do programu,
Ja się bardzo bałam, kogo tam spotkam, jakie będą te dziewczyny i czy my sobie nie zrobimy większej krzywdy niż mężczyźni nam mogą zrobić. Powiem ci szczerze, całe szczęście, że ty wtedy zadzwoniłaś, bo kto wie, czy do tej pory byś się nie musiała, wiesz, z takim kimś tutaj Oczywiście, że tak. obcować. Jeszcze bym wyjechała do Anglii, na co mi to? Dokładnie. Wolę być tutaj, ile będę na Wyspie Miłości. I realizować siebie. Tak, tak, to jest dla mnie najważniejsze. Ja uważam, że każdy z nas powinien myśleć o tym, o sobie priorytetowo po prostu, że ty jesteś na pierwszym miejscu i nie patrzeć na to, czy komuś robisz dobrze, wiadomo, nie krzywdząc innych ludzi, ale to my jesteśmy dla siebie najważniejsi. Będzie nam łatwiej, jak będziemy znali swoją wartość. To prawda, piękne słowa. Stawiam kropeczkę i przechodzę dalej. Laura i Armin. No tutaj też jest burza w komentarzach. Jedni wierzą, inni komentują, że Armina. Ja z Arminem byłam na samym początku w parze. Same początki i dosyć dobrze się poznaliśmy. Potem to przeszło w taką naprawdę, uważam, że przyjaźń programową. Armin jest wspaniałym człowiekiem, jest przeinteligentny, ma wiedzę naprawdę na bardzo dużo tematów. Laurka jest niesamowicie wrażliwa. Ona jest troszeczkę inna na co dzień niż on. Faktycznie wierzy w rzeczy, w które on nie wierzy. Więc ten związek jest taki miły do oglądania, bo oni potrafią ze sobą rozmawiać. Mimo tych różnic. Mimo różnic potrafią rozmawiać. To nadaje, mam wrażenie, jeszcze takiego romantyzmu większego tej relacji. To jest piękne. Ja im niesamowicie zazdroszczę. Ja siedziałam, potrafiłam sobie leżeć na łóżku i patrzeć na nich i jak oni sobie rozmawiali, przytulali się. Oni są naprawdę taką piękną parką i miłością programową, którą każdy powinien tam doświadczyć. Więc zazdro wielkie ogólnie. Zastanawiam się, czy to przetrwa po programie, tego bardzo im życzę, ale to też jest tak, że wrócą tutaj, a tu życie jest zupełnie inne. I zobaczymy, czy Armin przepracował niektóre rzeczy i będzie w stanie to wszystko pokonać i ją kochać po prostu tu i tak funkcjonować jak na Wyspie Miłości. Myślisz, że on docenia to, co ma z Laurą? Myślę, że jest na tyle inteligentnym człowiekiem, że na pewno docenia. Mam nadzieję, że po prostu nie zaprzepaści tego, bo ona jest warta naprawdę wiele. I zasługuje na kogoś takiego jak Armin, szczególnie na tą najlepszą wersję Armina zasługuje. Niektórzy mówią, że to właśnie Laura i Armin wygrają program. Czy ty im kibicujesz, czy masz innych faworytów? Całkowicie kibicuję tylko i wyłącznie Laurce i Arminowi. Moim zdaniem w innych parach tej miłości nie będzie po prostu po programie. Oni są warci tego, żeby wygrać, żeby dać sobie szansę tutaj. I faktycznie od początku tłumaczyli sobie wszystko, swoje wątpliwości, swoje smutki, radości. No i to jest fajne i myślę, że wszyscy powinni to docenić. A Jacqueline i Bartek? Jacqueline i Bartek, ja bardzo ich lubię. Jacqueline jest dla mnie naprawdę fajną, inteligentną dziewczyną. Bartek jest super człowiekiem, fajnym kumplem, ale niestety parę razy w programie byłam świadkiem sytuacji, które dały mi bardzo do myślenia. Nie chcę nawet mówić, co się wydarzyło. Okej, ale mówisz o czymś zakulisowym? Mówię o czymś, co było pokazane. Co nie było pokazane niestety. Coś, co czasem wykminiałyśmy sobie z Werką i z dziewczynami. Myślę, że Bartek jest dobrym graczem nie tylko koszykówki. I zastanawiam się po prostu cały czas, czy w nim jest dużo uczuć do Jacqueline, czy to jest taka fajna alternatywa. No czas pokaże. Zobaczymy. Zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, musimy poruszyć kwestię muzyki. Wiem, że ona w sercu gra ci od zawsze. O Jezus. Ja się urodziłam już chyba na pięciolinii po prostu. Bardzo lubię twój singiel Tańczę. Tak. Całą noc.
Naprawdę, uwierz mi. Pamiętam, miałam kiedyś taką fazę, bo ja mam taką metodę zdartej płyty, po prostu potrafię sobie zapuścić jeden utwór i cały dzień to katować, O nie, i więc. nie, potem nie znienawidzasz go? Nie, 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 nie. Dalej darzę sympatią i ciebie, i ten utwór, ale fakt. Bywa coś takiego, natomiast nie, nadal go bardzo lubię. Ale tak, no właśnie, więc rozumiem, że z tym chciałabyś wiązać swoją przyszłość. To Oczywiście się. bardzo Ci dziękuję, że słuchałaś. To może Ty mi nabiłaś Na jakieś pewno. wyświetlenia. Ja dalej kontynuuję pracę z muzyką. Nie wyobrażam sobie, żeby tej muzyki w moim życiu nie było. Czekałam na to bardzo długo, bo zrobiłam sobie taki plan życiowy po prostu, że przyjadę tutaj, wykształcę się, znajdę pracę, będę miała doświadczenie i dopiero wtedy skupię się już na muzyce, która była w sumie od 5. roku życia już ze mną. Szczególnie właśnie śpiewanie. I wiedziałam, że teraz jest ten moment, bo skończyłam studia, wydałam pierwszy singiel, kolejne już czekają. Teraz mam coś, co będę wypuszczała tak naprawdę na dniach. Musimy dokręcić teledysk. I no mam nadzieję, że wiele osób będzie to doceniało, bo też chciałabym po prostu, żeby ludzie mieli fan z tego. I chyba jak każdy muzyk, po prostu chce robić coś dla ludzi. I tyle. Więc ta muzyka będzie elektroniczna, to będzie trochę soulu, trochę popu, coś innego niż tańcze. Tańcze było taką pierwszą moją wkładką do tego muzycznego świata. I teraz będzie coś troszeczkę innego. Mam nadzieję, że poleci w polskich klubach. Wiem, że współpracowałaś także z Alanem Krupą, to jest syn Edyty Górniak. Jaki on jest twoimi oczami? Alan jest świetnym kumplem. Jest takim luzakiem, że mi się bardzo dobrze z nim spędza czas. Mamy podobny żart. Mamy w sumie sporą różnicę wieku, ale ja absolutnie tego przy nim nie widzę. Rozmawiamy sobie jak najlepsi kumple. Często wychodziliśmy, jeszcze zanim pojechałam do programu, więc jest naprawdę spoko ziomkiem i tym samym właśnie jakoś tak, nie wiem, no, jakoś tak mu się łatwo żyje, mam wrażenie. No. A jak w ogóle zaczęła się ta współpraca? Połączyli nas znajomi. Okej. Wiedzieli, że Alan jest producentem, że robi rap, że ja też szukałam producenta na tamten moment, kogoś, kto świeżo podejdzie do tematu. A że on coś chciał zrobić też popowego, żeby bardziej producencko wykazać się niż rapersko, no to stwierdziliśmy, że to będzie idealny moment. Jasne. W takim razie zapytam, czy poznałaś także Edytę Górniak, naszą diwę? Oczywiście, że poznałam Edytę Górniak. Poznałam Edytę w trakcie mojego i Alana koncertu nad Wisłą. Przyszła, wspierała go i wtedy z nią miałam pierwszy kontakt fizyczny, bo wcześniej kontaktowałyśmy się tylko telefonicznie, bo bardzo nas wspierała też przy produkcji kawałka. I no, z Edytą tańczyłyśmy na stołach. tańczyłyśmy świetnie się bawiąc. Jest naprawdę świetną babką. Nie dziwię się, że ma z Alanem tak dobry kontakt, bo jest młodzieżowa, jest wspierająca i no, myślę, że będzie miała okazję niedługo znowu zatańczyć na jakimś warszawskim stole. A może loży. Tego wam życzę, oczywiście. Dobra zabawa ważna w życiu jest. Dokładnie. Natomiast przypomniało mi się, bo przecież w programie Love Island w tym sezonie muzyczną gwiazdą była Blanka solo. I to w ogóle chyba z tego, co wiem, odpadłaś nawet w tym odcinku, gdzie ona was właśnie odwiedziła. Tak. Jak ci się podobał jej występ? Powiem tak. W willi bardzo często budzeni byliśmy muzyką. Wy tego nie słyszeliście, bo wiadomo, to jest wszystko montaż, ale widać było, że tańczymy. Bardzo często zdarzało się, że... O której była podbudka, z ciekawości? Różnie, około godziny 9.30, 10.00, 10.30. To późno. Dawali nam się wyspać. Ale też chodziliśmy spać około 2.00-3.00. Tak, okej, no tak. Bardzo często leciało solo. No i wszedł temat Blanki, jeszcze jak byliśmy w willi.
i nie wiedzieliśmy, że wystąpi. No i ktoś zapytał mnie, co o niej sądzę. I faktycznie twierdzę, że jest bardzo sympatyczną osobą. I tyle. Jakby uważam, że wokaliści powinni przede wszystkim umieć śpiewać, nie tylko być sympatyczni. Okej. Więc no nie do końca przekonuje mnie jej wokal, jej podejście do sceniczności. No jak zobaczyłam, że akurat będzie na plaży, a przeczuwałam, że to może być moment, w którym będą jakieś eliminacje i wiedziałam już też, że nie ma dla mnie miejsca na Wyspie Miłości, a muzyczna niespodzianka czekała, no to miałam z tyłu głowy, że to może być Blanka. No i niestety tak było. Więc występ fajny, ładny playback. No... Wolałabym odpaść w innym momencie, a nie w tym odcinku. Jasne. Lori, to już tak podsumowując naszą rozmowę, gdzie się widzisz za 5-10 lat? Na polskiej scenie muzycznej. Po prostu, ale to nawet nie są moje marzenia, to jest mój cel. Żeby wyrobić sobie pozycję i spełniać swoje marzenia muzyczne, żeby robić muzykę i czuć się w tym spełniona. Bo nie widzę dla siebie innej opcji, po prostu nie chcę widzieć. Jasne. Więc ta muzyka na pewno będzie zawsze wyrażać mnie. Afirmacja działa. Tak, to jest afirmacja, ale to też jest moja ciężka praca, którą wkładam już od paru lat. I wiem, że mi się po prostu to kiedyś opłaci. I też polecam wszystkim tak bardzo wierzyć w siebie, jak ja wierzę w swoje cele. Bo łatwiej się żyje, jak wiemy, co chcemy osiągnąć w życiu. Stadion Narodowy? O, żeby tylko. Trzymam za ciebie. Na stadionie jest zły odsłuch. Złe nagłośnienie. No, tak, dokładnie. Słyszałam, że podobno tam wszystko się miesza, miksuje i powstaje jedno wielkie echo. Dokładnie, więc mam nadzieję, że stadion również, ale zobaczymy, kiedy to się wydarzy. Trzymaj kciuki. Trzymam. Dziękuję ci bardzo za naszą rozmowę. Dzięki wielkie.